Najważniejsze skutki będą takie, że bardzo silnie wzrosną koszty wykorzystania energii. I w wielu działach przemysłu ten wzrost kosztów będzie na tyle znaczący, że stanowić będzie poważne zagrożenie dla rentowności tej produkcji. Zagrożenie rentowności oznacza faktycznie zagrożenie w ogóle prowadzenia tego rodzaju produkcji w Polsce. Bo jeżeli są kraje inne, w których ta sama produkcja będzie obciążona znacznie mniejszymi kosztami, to w sytuacji globalnej gospodarki i często globalnych inwestorów ta produkcja może być przenoszona gdzie indziej. Jak wykazały nasze analizy, to zagrożenie dotyczy około 10 działów produkcji przemysłowej w Polsce, która odpowiada około 40% całej wartości dodanej generowanej przez sektor przemysłu w Polsce i zatrudniająca 800 tysięcy ludzi. Więc jest to ogromna potencjalna skala zagrożenia. To, na co już się zgodziliśmy, również będzie generowało znaczne koszty. I co więcej, my jeszcze tych kosztów nie odczuwamy. Także no, pierwszą rzeczą jest, żeby unikać podejmowania dalszych zobowiązań, ale tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że to, na co się zgodziliśmy, to jest pewna kula śnieżna, która na nas właśnie leci. I na razie jeszcze nie wiemy w ogóle, czy sobie z tym poradzimy i jakie będą tego skutki. A już proponuje się nam kolejne zobowiązania, które spotęgują jeszcze nasze problemy.